I powiedziała, że ona po prostu zakończyła to. Jakby powiedziała wprost, że jakby nie ma dalej to sensu. To jest w ogóle dla mnie szok. W Korei tak naprawdę ma się bardzo dużo osób, które streamują, profesjonalnych też graczy. E3 było jednak jednym z największych tak naprawdę tak, targów, targów gamingowych. U nas się wyczekuje Bożego Narodzenia, Wigilii czy innych innych rzeczy. Się wyczekuje tak gracze wyczekują właśnie na E3. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w yy, podcaście GameStyle po studencku. Dzisiaj ze mną jest Wojciech Misterchena oraz Sebastian Wilu. Witam bardzo serdecznie. Kurde, powiem Ci szczerze, że mamy bardzo dużo tematów do przegadania. Mamy tutaj streaming, mamy tutaj yy, też i gaming, ale i nie tylko. Tak, no mamy też po części nawet literaturę, bo widzę, że tutaj przyniosłeś dosyć ciekawy tytuł, o którym będziesz na pewno chciał trochę więcej powiedzieć. Ja przyznam, że niestety nie miałam okazji przeczytać tej książki, ale naprawdę wydaje mi się, że będzie dosyć ciekawy, więc dlatego mam nadzieję, że zostaniecie do końca. Oczywiście zalecamy najwyżej sobie zostawienie gdzieś tam na tle, czy to gdzieś tam pod kartą, czy, czy gdziekolwiek indziej. Na przykład sobie zagrajcie sobie, czy to w TFT, bądź nawet w jaką, nawet solo. -ku. Zależnie od tego, co chodzi grę. Dokładnie. No jakby, grać. jakby chodzi o to, że ma być tak, może trochę też e-sportowo, ale również też ma być dosyć różny format. Mm -hmm. e, to cóż, no, skoro jesteś prowadzącym, bo co też ważna sprawa jest, e, to w takim razie rozpocznij. Dobra, to ja rozpoczynam właśnie rozpoczniemy sobie tematem od starego podcastu EPS, czyli Esport po studencku. Tutaj mamy przedstawiciela, może by tak powiedzieć starego składu. E, on troszeczkę powie nam tutaj, jak to może wyglądało też e, tutaj, bo tutaj e, no. została zmieniona nazwa, została zmieniona po prostu, bo e, nowy właściciel, e, czyli może by tak powiedzieć, że ja. No e, tak, powiedz, ja mogę się z tym zgodzić. <laughs> powiedz, pow, powiedz mi, jak ci się pracowało wtedy. E... Podcast ogólnie to warto oczywiście o tym wspomnieć, że był już zaplanowany w 2022 roku. Wtedy było za sprawą paru osób, gdzie byliśmy pod wtedy okiem jednej naszej wykładowczyni, mhm. która wtedy zaproponowała, że będziemy chcieli coś takiego robić. E, troszkę szkoda, że to po prostu umarło taką śmiercią naturalną, bo po samym driftcie niestety już nie było więcej materiałów, nie było więcej odcinków. E, na pewno to była fajna przygoda, ze względu na to, że było trochę osób zaangażowanych w to. E, był miłość, byłem ja, był, krzy, był krzy, Krzychu z, wtedy z poprzedniego roku i również Natalia, która pomagała nam bardzo w wielu przypadkach, również Grzesiek. Ale był bardzo duży problem, wydaje mi się z taką stagnacją, że mm. trochę też ludzie za bardzo w pewnym momencie nie chcieli robić, a też samo odrzucenie przez naszą przedstawicielkę osobę, która zarządzała tym projektem, powiedziała, że Ona po prostu zakończyła to. Tak, jakby nie jakby powiedziała wprost, że jakby nie ma dalej to sensu, a też jednak to polega na tym, żeby trochę jednak poświęcić ku temu czasu. I no, ja też. mam wrażenie, że nawet jak może nie wciskałem jakoś za dużo rzeczy, nie, nie brałem jakby jakiegoś takiego bardzo, bardzo czynnego udziału, to jednak jeżeli tylko mogłem, to brałem udział w, w większości odcinków, które tutaj były. Czy to gdzieś tam wy, odpowiadałem na wywiadzie na Mid driftcie, mm -hmm. czy opowiadałem o. Utralidze, czy wtedy przecież nasz odcinek przedstawiający mnie wtedy i Miłosza, to miałem okazję trochę więcej na ten temat opowiedzieć. Ja powiem tak, że ja od zewnątrz bardziej tak pomagałem, bo ja byłem na Drift'cie, byłem tam, może by tak powiedzieć, razem z całym, tam tym ekipą, która tam była, czyli tam był. Natalia i Bartel. Tak, wtedy był. tak, wtedy to oni byli właśnie na Mid Drift, ja też tam byłem i troszeczkę im tam mniej więcej pomagałem. Brać i tam y, niektóre rzeczy robić. <Ky> Powiem Wam tak, że ja bardzo się cieszę, że można by tak rzec, że spotykamy się w nowym, świeższym składzie, ale mniejszym o wiele i tyle osób nam wystarczy, mi się wydaje. Tak dużo osób nie potrzebujemy do prowadzenia takiego fajnego, mi się zdaje, y, przedsięwzięcia. I ja uważam, że tyle osób, ile mamy, to jest wystarczająca liczba, nie, nie potrzeba wiele, wiele jakichś wielkich zarządów. Mhm. Ja się nawet z tym zgodzę, bo chodzi o to, że jeżeli jest za dużo osób, to też ciężko potem jest rozdzielić dajmy na to rolę każdej mhm. osoby. A teraz, jak na przykład, mamy chyba w tym momencie cztery osoby cztery osoby, tak naprawdę. Plus yy, tam, wiadomo, potencjalnych grafików i, yy, tak, i tak, tak dalej, tak, tak. to naprawdę, wydaje mi się, jest to znacznie lepiej troszeczkę też zarządzane, mm -hmm. bo wcześniej pamiętam, jak na przykład byliśmy na pierwszym spotkaniu, to było w okolicach 12-13 osób, które było Bardzo, za, zainteresowanych, i to jest faktycznie dosyć sporo. I problemem było to, że później jakby te materiały może wychodziły ale nie było jakieś większej inicjatywy od innych. Mhm, rozumiem. I trochę też tego dla mnie, to jest taki jedyny minus, który na pewno chciałem wspomnieć, ale nie mówię, że ten podcast był w jakimkolwiek stopniu słaby, a nie zły, bo no też, był, też było to naprawdę fajne przedsięwzięcie i fajna przygoda. Ja powiem tak, że ja byłem też widzem tego podcastu starego mhm. właśnie i powiem wam, że bardzo ciekawie mi się oglądały te wszystkie odcinki, które wypuściliście. Tylko tam parę, parę fajnych zmian wystarczyło tylko zrobić, parę takich małych, e, można by tak powiedzieć, doszlifowań. I jest nitest. super uh -huh. by było. I powiem tak, że jeżeli chodzi o EPS, no, został on, można by tak powiedzieć, zakończony i wracamy z odświeżoną formułą, z odświeżonymi osobami, bo będą e, też nie tylko stare, stara gwardia, ale też i nowa typu ja czy Krystian tak Tutaj dokładnie. też, który się zajmuje CSM. -em. CS em tutaj mhm. będzie się zajmował nam, ale nie wyklucza też innych rzeczy. Mhm. No dobrze, przejdźmy sobie tak ładnie tutaj do kolejnej kwestii, czyli mam nadzieję, że dostałeś podsumowanie swojego roku mhm. na Twitchu. Ja powiem. Wam, ja, nawet że... sobie, ja nawet też sobie specjalnie odpalę, bo ja też odpalę. tutaj powinien mieć już mhm. gdzieś chyba tą rozpiskę. Nie mam pojęcia, czy w aplikacji na telefonie można to sprawdzić ale to jest dosyć fajna rzecz, która zawsze jest też spoko, czy to na przykład właśnie na Spotify masz tak, Wrapta, tak, tak, wow. to tutaj masz recap'a całego mm -hmm. twojego roku z 2023. E, ja ogólnie w tym roku dosyć mało miałem okazji postreamować. Właśnie, jak to bo... ze streamingiem właśnie teraz? E, trochę różnie, bo wydaje mi się, że w tym ogólnie w porównaniu na przykład do zeszłych lat, gdzie ja potrafiłem na przykład mieć w e, okolicach nawet 100 transmisji, mm -hmm. to w tym roku mam napisane, że razem miałem ich aż 45 całego, całego 2023. E, pięć różnych kategorii, sześć mm -hmm. klipów stworzonych i obecnie obejrzanych tylko e, razem jakby obejrzanych mm -hmm. godzin na Twitchu, to jest 282, ale to głównie jakieś tam e, turnieje mm -hmm. bądź e, też były jakieś... Słucham? miałeś rozmowy? Ty e, bardzo często robiłeś. Na tak, Twitchu. tak. Ja głównie, ja głównie te rozmowy, bo w momencie, kiedy w sumie też ten podcast umarł, to ja bardzo dużo rozmawiałem na temat turniej, rozmawiałem mm -hmm. na temat transferów, rozmawiałem też o potencjalnych wynikach meczu i mm -hmm. również o konkretnych spotkaniach, tak jak na przykład na tych Worldsach Miałem okazję parę razy o tym rozmawiać bo też jednak miałem angaż, więc chciałem no też jakby dalej wokół tego być i chciałem jednak, nie chciałem jakby tego odpuszczać w jakikolwiek sposób. Ja wam powiem tak, że u mnie, jeżeli chodzi o mój kanał, to ja mam tak, że mam 187 transmisji zrobionych. No to średnio jednak cią... raczej no nie, co no ja, drugi ja, dzień prawie. Ja, ja powiem tak, że ja miałem okres wakacyjny, ogólnie to okres wakacyjny to był mój najlepszy okres, to robiłem praktycznie od poniedziałku do piątku streamy. Bardzo Więc fajnie. Więc y, dwa miesiące, dwa albo trzy miesiące nawet robienia streamów codziennie od poniedziałku do piątku, super się bawiłem, naprawdę, ale no tak jak powiedziałem, no też teraz mam pracę licencjacką, mamy teraz, bo mhm. tutaj akurat. E, Wojtek też jest na piątym roku, e, teraz mamy pracę licencjacką. Piąty że... semestrze, dokładnie. E, Ta, e, w piątym roku, e. Boże. Piąty semestr. Ale piątym Na piątym semestrze jesteśmy i mamy do napisania e, pracy licencjacką właśnie. I bardziej chciałbym się skupić na tym, żeby napisać, zdać i po prostu wtedy się odpalę po e, napisaniu, zdaniu tej pracy licencjackiej. Ogólnie też mam 7200 e, godzin oglądania jak dla no, małego. Małego streamera to jest nam dosyć spoko, hmm. bo faktycznie też y, zauważ to, że w sumie poczekaj, bo ty ile, y, ile masz razem, teraz? Teraz 180? 187. No więc, jeżeli masz 7000 godzin, to jest to naprawdę niezły wynik, bo to jest y, praktycznie dwudziestokrotność chyba tego, co ja mam teraz, czyli właśnie chyba. tego około 300-400, y, y, no dobra, 300 y, godzin obejrzanych, mm. więc to jest naprawdę trzeba popadać ciebie, że udało się ty, ci tyle uciągnąć. Ja, ja to w ogóle byłem w, szoku. Eee, ja byłem w szoku. Ale dobra, w sumie też może chyba też łagodnie przejdźmy też do jakby kolejnej części, albo też jeżeli masz coś dalej z recapa, coś ciekawego, to Ej, warto no, też wspomnieć. No pomnieć. właśnie, wiesz co mam? Że wydane u mnie punkty, to jest ponad milion punktów wydanych ja tylko 21 tysięcy. Ale, jest ale, wynik. Ja, ja ale jestem... dobry wynik jak na transmisję taką, jaką Ta. ty, ty właśnie tutaj miałeś, ponieważ ty ile miałeś streamów? No, miałem aż ich 45. No to. No wychodzi, że ponad stówka mm -hmm. pewnie była wydana na twoim kanale. No ja w sumie mam tutaj nawet główne gry, jakie robiłem, mm -hmm. więc to jest Diablo 4, y, chatting, Valorant, mm -hmm. Liga i Cyberpunk. Chociaż Cybera bardzo mało robiłem, bo tylko zrobiłem jednego streama a chciałem cały z Phantom Liberty w końcu przejść. A ty właśnie w końcu to <laughs> Phantom Liberty? Nie, ja nie? nawet y, ja do teraz y, jakoś za bardzo nie miałem okazji rozsadzać Cyberpunka, bo faktycznie ja po prostu wciągnąłem się za bardzo w komentowanie i miałem za wow. dużo roboty, ale to może właśnie. kiedyś do tego też przejdę. No, Właśnie. Dobrze, to przejdźmy sobie teraz na do bardziej takiej newsowej, by tak powiedzieć, informacji, mhm. ponieważ Twitch wychodzi z Korei. Tak, to jest dla mnie dosyć innowacyjne w ogóle. To jest rzecz. w ogóle dla mnie szok, że tutaj w Korei tak naprawdę ma się bardzo dużo osób, które streamują. Właśnie profesjonalnych też graczy. Tutaj mamy Fakera, tutaj mamy różne, różne inne osoby z Korei, które biorą i grają profesjonalnie. Przy, Przykładowo, Czowi i tak dalej, jak i również gracze Valoranta, więc to bardzo mocno uderza overalowo w scenę ogólnie koreańską mm -hmm. i również fakt na przykład transmisji z prawdopodobnie Pacyfiku mm -hmm. i również SK. Więc no. to jest dosyć spore pytanie, jak to będzie w następnym roku, bo jednak hmm, zastanawiam się, jak w takim razie będzie z właśnie transmisjami na przykład od Riotu. Bo no. dajmy na to, jak w tym roku mieliśmy przecież Mistrzostwa Świata z Lola, właśnie w Korei Południowej, to normalnie wszystko było na Twitchu. No tak. A teraz, jak będzie to trochę takie embargo wokół tego, to czy w takim razie. Będzie to transmitowane gdziekolwiek indziej i. Może I właśnie gdzie? Więc to jest też dobre pytanie, bo tak jak właśnie mówisz o tym Kiku, to mam wrażenie, że to jest tak naprawdę idealne wyciągnięcie ręki. No teraz, jakby Kik wziął i zrobił teraz posta, że Twitch wychodzi z tego, z, z Korei, i oni wchodzą w Koreę, no to no nie wiem, no... to no może wydaje, być... że to był game changer, uważam, ale yy, dlaczego Twitch wychodzi z Korei? Ponieważ. Tam jest problem z internetem. Internetem jest po prostu problem, ponieważ przesył danych jest tam, żeby wziąć i przesłać dane na, możemy tak powiedzieć, Twitcha, no to trzeba większe mieć transfery. I dziesięciokrotność no, jest cena, jeżeli chodzi o no, powiększenie tych pakietów, jakby mhm. transferowych. No, powiem tak, no, u nas jest stosunkowo nawet wstępnie. Tak, w sensie w większości przypadków i tak normalnie może streamować na 720p czy nawet 1080, czyli albo HD, albo Full HD, ale również fakt tego, że w większości transmisji, na przykład tych profesjonalnych graczy, mm. gdzie czasami nawet potrafili streamować w... Przedziałach na przykład do 2-4K to jest to bardzo duża zmiana i to bardzo mocno psuje tak naprawdę ekosystem w Korei. Mm -hmm. e, oczywiście warto też o tym wspomnieć. Pamiętajcie o tym. Że to głównie uderza we streamerów koreańskich tak. i również w graczy koreańskich, Oczywiście. więc dlatego też o wiele mniej będzie streamerów typowo z właśnie Korei Południowej. To nie uderza na przykład w streamerów, którzy dajmy na to, jadą sobie, lecą sobie do Korei, na przykład pograć solo kolejkę. W League of Legends, czy na przykład jadą screamować, mm. przygotowywać się gdzieś mm. na ważny turniej? Tak jak teraz na przykład Zero Tenacity robiło tak, tak, e, tak, tak. W niedawno co, e, cały skład Lola poleciał właśnie do Korei na bootcamp e, chyba dokładnie dwu albo trzy tygodniowy. No, to ja ci powiem, że tutaj też Twitch dał datę konkretną, kiedy mają się wycofać. I to jest 27 lutego przyszłego roku, czyli 2024. No i oni oj, chyba grają troszeczkę czas tym streamerom, żeby poszukać sobie alternatywy jakieś. No i problem jest taki, że dużo streamerów, którzy no są z Korei i po prostu utrzymują się z Twitcha, można by tak powiedzieć, to po prostu będą zmieniać najprawdopodobniej zamieszkania żeby móc dalej robić swój content. Potencjalnie tak i to mnie właśnie też zastanawia, jak to wszystko dalej się potoczy, bo to jest też ważny podpunkt, który zaznaczyłeś, że, potencja że bardzo dużo może być takiej emigracji e, z Korei, jeżeli chodzi o mhm. tych większych streamerów, ale zastanawiające jest też, jak to będzie z właśnie tymi rozgrywkami, tak jak wcześniej wspomniałem, mhm. bo e, tak jak właśnie mówiłem o tym Kiku, to również... E, Mam takie osobiste w ogóle wrażenie, że przez fakt odejścia Twitcha z tych najważniejszych rozgrywek, to oznacza, że Kik może naprawdę bardzo dużo zyskać. I albo jakakolwiek inny podpunkt, to zależnie od tego, kto będzie chciał to przejąć. No bo teraz tak naprawdę graczem, na, jeżeli chodzi o platformy streamingowe, to jest Kik, Twitch. I nie wiem, bo jeszcze Mark Microsoft miał jeszcze swój... Microsoft miał... i jeszcze Waybo, jeżeli chodzi na przykład o te platformy chińskie, mhm. ale to pewnie jest będzie trzeba pewnie jakoś się dogadać. Więc mam wrażenie, że na pewno coś albo Riot, albo cokolwiek innego będzie próbował jakoś z tym walczyć. No ja uważam, że Riot w tym momencie to będzie na tym w jaki sposób y, traci pod względem oglądalności, bo Koreańczycy są bardzo dużymi fanami e-sportu. Ogólnie u nich e-sport to jest jako sport taki, może by tak powiedzieć, mhm. wyczynowy. Szczególnie można też zwrócić na to uwagę, że turnieje, które są przecież rozgrywane w Korei, jak i również gracze, którzy pochodzą, to rozgrywają głównie z Valoranta albo w League of Legends. Mhm. Największe sławy są właśnie z tych tytułów. Z Valoranta przecież mamy cały świetny skład DRX, który przecież walczył tak naprawdę o najwyższe cele. W 2022 przecież trzecie miejsce, w 2023 trochę słabiej, hmm. ale i tak to był naprawdę kapitalny rok, jeżeli chodzi o scenę Pacyfiku, bo mieliśmy przecież też taką drużynę jak Paperex, ale to możemy pewnie o tym gadać innym razem, Zroz bo to jednak nie jest ta tematyka dzisiaj, nie rozmawiamy o e-sporcie, ale no właśnie chodzi po prostu o to, że Riot na pewno na tym bardzo dużo straci. I pytanie, jak to w fanów. takim razie się odbije y, na inne sceny? Bo mhm. oczywiście y, może okaże się, że nagle Europa albo właśnie Ameryka będzie przez to bardziej popularna. No i ja powiem, szczerze, że zobaczymy, czas pokaże. Ja mam nadzieję, że po prostu w jakiś sposób dogadają y, jakieś kwestie związane z tutaj, y, związane z transferami i ogólnie internetem y, w Korei. Ale no, tak jak już też było oficjalne pismo w, na Twitchu. No, został wypuszczone, że po prostu, żeby oni już zbrali i tam robili swoje, swoje rzeczy. Następnym tematem jest E3, którego już nie będzie. Oj, to jest bardzo duży czas, wydaje mi się, dla całego gamingu, bo E3 było jednak jednym z największych tak naprawdę tak, targów, targów gamingowych, bo oczywiście też mamy geńską, który jest na co roku w kolonii, mm -hmm. ale to na pewno bardzo zaboli e, całą przestrzeń gamingową, bo czy to na przykład pamiętne momenty z cyberpunkiem, gdzie przecież tak. e, w zapowiedzi do gry z Keanu Reeves wychodzi, <gry> e, mówi właśnie o cyberpunku, tak. e, czy to na zapowiedziach największych tytułów, Devi May Cry przecież e, zrobiło wtedy ogromny szum, Mamy May Manuś, oczywiście Diablo 4, które przecież wtedy bardzo dużo osób hype'owało. bo jednak Ameryka to jest też bardzo mocny, może nie kontrabanda, ale duża przestrzeń osób, która jednak na co dzień też gra w gry komputerowe i przyjeżdża na takie targi. Przecież no tak, z całego świata na przyjeżdżają pewno, ludzie. Dokładnie, więc to jest na pewno ogromny cios i po prostu szkoda, i mam nadzieję, że. Może ktoś inny się pojawi, kto będzie chciał, może nawet nie inny gracz, ale po prostu inny podpunkt, który będzie chciał coś takiego robić, bo E3 to, był, to było jednak coś zawsze co roku. Tak jak na przykład, właśnie, tak jak mówiłem o Gamescomie, wydaje mi się, że na 100%. Pojawi się coś podobnego, co będzie chciało jednak kontynuować tą kulturę. Czy? Tak, tak. Ogólnie Gaming to jest bardzo duża taka popkultura, też, można by tak powiedzieć, z jednej strony. I tak u nas, może by tak powiedzieć, jeżeli chodzi o święta, tak u nas się wyczekuje Bożego Narodzenia, Wigilii czy innych innych rzeczy, się wyczekuje tak, gracze wyczekują właśnie na. E3, żeby zobaczyć najnowsze tytuły, jakie wypuszczane będą po prostu w danym roku albo na następny rok. I tak. też, też to jest to, że po prostu w jakiś sposób E3, no po prostu budowało też ten pop, które też fajne, fajne były promocje. Chyba GTA 5 wtedy też się brało i reklamowało mhm. na, jako mural. Ten ten budynek. Mm -hmm. Możliwe, że montażyści dodadzą ten mural w tutaj montażu, mam taką nadzieję, żebyście wiedzieli o tym, o czym ja teraz mówię. No ale no, na tym na pewno w jakiś sposób gracze, gracze na pewno stracą. Właśnie. Tak, więc po prostu można powiedzieć, że przeżyjemy, zobaczymy. To jest po prostu ogromny ból i ogromna strata dla całego światu gamingu. No, ale jedynie co to trzeba życzyć, tylko powodzenia, może dla tych osób, które gdzieś tam właśnie działają wokół tego. Może znajdzie się po prostu coś innego i coś, co po prostu pomoże im w, od, w odnalezieniu też, siebie w tym półświadku. Też właśnie powinniśmy zacząć od pytania. Y, ty wyczekiwałeś w ogóle E3, bo ja właśnie wyczekiwałem bardzo E3. Przyznam, że tak. Ja, ja też wyczekiwałem E3. Ja co roku miałem y, ogólnie już tak mniej więcej od 3-4 lat, y, ja hmm. po prostu obserwowałem jakby całą konwencję, obserwowałem y, właśnie tę y, konferencje. Zawsze na pewno fajnie było też czytać Twittera po tym wszystkim, tak, gdzie to tak. wszyscy przecież wypisywają. Czy to na przykład od nas polski głas, który jest mm. bardzo mocną osobą udzielającą się wobec gamingu, czy to właśnie na przykład od Remigiusza Maciaszka, czyli samego Rokalona. Rocka. Mm. A teraz będzie właśnie taka trochę pustka wokół tego, ale to już. Nie zwracajmy na to uwagi, bo jednak to już było minęło i no tak, to trzeba tak. na to. No, czekamy powiedzieć... na kogoś innego po prostu. Mamy nadzieję. Przynajmniej. No i będzie może ktoś lepszy i będzie miał lepszy pomysł na to. Mhm, tak, jest. Taką... ale to też problem jest E3, to, że zabiło to chyba pandemia. Zabiła to, to, to E3. Tak, w sumie bo... wydaje mi się, że to jest chyba. Może nawet jeden z głównych przyczyn, to, które to spowodowało. Bo jednak y, trzeba to też przyznać, że dwa, trz, y, że te dwa, mniej więcej dwa lata właśnie tej pandemii. Bardzo mocno jednak zmniejszyło budżet i przez to też większość konferencji, no jednak to były głównie online, a mm -hmm. te właśnie konferencje z publicznością, gdzie jednak też pewnie były tam płatne bilety, przynosiły jednak jakieś no tak, zarobki. zarobki i zyski dla ja tej Ja no też słyszałem, że E3 online to było takie troszeczkę fiasko. Był fiaskiem, bo. Też mało ludzi po prostu było tym zainteresowane w takim przypadku. Ja, ja bo to, uważam, nie było, to, nie jest, to nie był ten klimat, który wcześniej. No był. właśnie, to nie, jest, to nie jest to, co było właśnie. To nie jest to, co było, nie, nie ma takich przeżyć. Tak na przykład jakby zrobili PGA online, to dla mnie to nie jest to samo przecież, co się jedzie, bo eee, tylko czas podróży i branie, i tutaj jakby ten cały ten. Tylko eee, pamiętaj o jednej rzeczy, że PGA to nawet to nie jest jeszcze ten kaliber. No, no nie, to jest o wiele większy kaliber, zgadza tak, się. Więc... Zgadza się, ale chodzi o so, całą tą otoczkę, jakby, wiesz, tego wydarzenia i hype'u, mhm. jaki się buduje wokół tego. Okej. Okay. No, ja się z tym zgodzę. E, dobra, ale skoro też mówimy właśnie o właśnie R3, mówimy o gamingu, to też trzeba sobie pogadać o też nagrodach, które były niedawno, co? O, tak. Czyli The Game Awards 2023. E, troszkę kontrowersyjne pod względem e, nagród e sportowych, o których mm -hmm. e, zanim do tego przejdziemy, ale e, no to był definitywnie rok Baldur's Gate. Oh, e, Alan Wake, dwójka, która też zrobiła ogromną furorę. Mm -hmm. Zelda wyśmienitym tytu, jest ogólnie wyśmienitym tytułem. E, God of War Ragnarok na e, rok mam wrażenie, że troszkę zostało lekko pominięte, mm -hmm. ale jednak e, b, to był naprawdę kapitalny kolejny tytuł od e, Santa Monica Studio. Spider-Man 2, które w tym roku jakby zostało kompletnie oblane błotem, jeżeli chodzi o Game Awards. Ojej, ojej. E, Bo dosłownie, to warto o tym wspomnieć, nie dostało ani jednej nagrody. O, o, o. Serio. A wow. nie do, ani jednej nagrody, tam no możesz sobie nawet zernąć, zerknąć, bo e, ogólnie hmm, Baldur's Gate i Alan Wake dostało równo po cztery nagrody. Ja Równo cztery nagrody. Do teraz nie został przebity e, chyba rekord. E, z tego co pamiętam, 2020 albo 2019 roku. Nie pamiętam, nie pamiętam dokładnie mhm. którego roku, ale na pewno na, obecnie e, groł, która ma najwięcej nagród, to jest The Last of Us Part II. The Last of Us. No kurde, The Last of Us to jest też no, to, spoko, jest kawał do, to jest kawał historii spoko, spoko tytuł, jednak. Spoko tytuł. Ogólnie oglądasz serial The Last of Us? Tak, oczywiście. Kurde, bardzo dobry serial, mi się bardzo przyjemnie to, eee, Szczególnie aktorstwo Pedro Pascala jest e, istne majstersztykiem, więc też e, można powiedzieć e, taką krótką polecajkę. E, tak, polecam sobie, polecam sobie zerknąć. E, ale tak gadając właśnie też o e, ogólnie e, nagrodach i tak dalej. Gra roku oczywiście Labardura, e, Wydaje mi się, że jest to w 100% zasłużone, mhm. bo tak, mieliśmy potencjalnie tak Super Mario Bros Wonder, e, Legend of Zero, Tears of the Kingdom, które też e, wydaje mi się było dosyć e, mocnym konkurentem. No tak. e, Spider-Man 2, Alan Wake 2 i Resident Evil 4, co też interesujące, remake, który pojawił remake. się właśnie, w właśnie, tym to roku. Remake właśnie, Ogólnie Resident 4 yy, bardzo ładnie wypadł pod względem graficznym. Mi się bardzo podobał osobiście, bo y, może nie grałem w niego, ale bardzo dużo streamów oglądając z Residenta 4. Starałem się tak oglądać jednym okiem jakby, żeby nie mieć spoilerów w jakiś sposób, bo ja chciałbym sobie ograć właśnie te Residenty. To powiem wam, że bardzo mi się podobał pod względem mhm. z graficznym. Yy, I też mówiąc właśnie o Baldurze, to... Patrząc na przykład na to, jaki duży szum robi to na Twitterze do teraz, Oj tak. jak bardzo mocno było rozgłaśniany fakt premiery Baldura, jest to wydaje mi się w 100% zasłużona nagroda, jeżeli chodzi o grę roku. Wydaje mi się, że mogło być też również szansa dla taki, takiego tytułu, jak na przykład właśnie Legend of Zelda. Ale, tak, tak. ale dalej jednak Baldur wydaje mi się po Jest prostu lepszy. przebijał na wszystko. E, najlepszy, bez Game Direction trafił dla Alan Wake'a dwójki. Gdzie były jeszcze oczywiście Spider-Man Wójka Baldur, e, Super Mario Bros. i Tears of the Kingdom Legend of Zelda. E, Tutaj bez dwóch zdań e, Remedy Entertainment i również Epic Games e, zrobiło świetną robotę. Faktem tego, że zrobili drugą część Alana mm. e, sprawiło naprawdę dużo też furorę na świecie, bo jednak e, też było oczekiwanie na to, żeby w końcu e, właśnie tytułowy bohater wrócił e, na salony i również e, pokazał e, troszeczkę dawkę horroru. A powiedz mi, e, ty w których z tych tytułów, które są tutaj wymienione, grałeś? E, Krótko bardzo w Legend do Zelda, mm -hmm. e, dlatego że miałem okazję e, zobaczyć e, na Nintendo Switchu. Okay. E, Baldura trójkę też bardzo pokrótce bardziej oglądałem, okay. e, dlatego że e, grałem w inny tytuł, który jest bardzo podobny właśnie do tego. Divinity. Divinity Original Sin 2, którym e, grałem wtedy ze znajomymi. E, Alan Wake'a dwójkę. Nie za bardzo, dlatego że ja ogólnie nie za bardzo przepadam za horrorami, A, okay. ale, ale trzeba to też powiedzieć, że dużo się słyszało dobrze, dobrego o tej grze. Jakby coś tam miałem jakby takie pogłoski od mm. znajomych i dlatego też zgodzę się z tym, że w pełni zasłużenie też dostawało, za, dostawało niektóre nagrody. Najlepsza narracja właśnie dla Alan Wake'a, mm. gdzie też co ciekawe było Cyberpunk Phantom Liberty. Oj, dodatek do Cyberpunka, no powiem ci, że dość też mocny banger, powiem tak. E, ogólnie... E, dobra, przepraszam, bo ci przerwam, e, po, kontynuuj. Dobrze, e, więc co, powiem ci, że jeżeli chodzi o mnie, tutaj z tych wymienionych wszystkich gier jakie są, to tak naprawdę oglądałem Alana Wake, Wake Wejka, dwójkę, Baldur's Gate oglądam też przez, może by tak powiedzieć, przez jedno oko, żeby nie spoilerować sobie, bo też możliwe, że sobie, sobie wezmę i tutaj, jakby e, zasięgnę za, e, tutaj tego tytułu. Resident Evil też. No, ja jestem ogólnie osobą, która bardzo lubi e, horrory, i Resident Evil 4 to chyba jest must have, żeby rozegrać sobie tutaj mm -hmm. e, grę horrorową. Spidermana nie lubię. Ogólnie, jeżeli chodzi o marvelowe rzeczy, to jakoś osobiście nawet nie twój klimat po prostu. No, no nie mój klimat po prostu, tak. Super Mario Bros? Kurde, ja jestem e, od dziecka, od dziecka. No, jak był Mario ten podstawowy, to jestem e, fanem fanem Mario, ale te nowe Mario y tak też nie przypadają, nie, nie, nie przypadają mi. No uh -huh. te starsze lepsze. Uh -huh. e, Legend of Zelda? E, słyszałem wiele o, tej, o tym tytule i powiem ci, że no, jestem zaskoczony. E, powiem tak, bo ja nigdy... E, nie grałem w Zelda, ale jak ja oglądałem sobie y, gameplay'a z Zeldy, to zaciekawiło mnie to. Bardzo. Mm -hmm. e, Best Star Direction trafiło na korzyść Alan Wake'a dwójkę, gdzie troszeczkę też było zmienione też nominacje, bo było też Hyphy Rush mm -hmm. e, i Lies of Pi, który, czyli gierka Souls like opowiadająca o samym jakby Pinokiu. i to jest taka troszeczkę taka mroczna wersja historii Pinokia. Ja właśnie widziałem, bardzo y, dużo osób streamowało ten tytuł. Ja taki bardzo jest ciekawy, co to jest? przyznam. <grym> bardzo ciekawy i przyznam, jestem pozytywnie zaskoczony, bo to jest troszeczkę pójście w innym kierunku. Mhm. E, I Round Eight Studio, mam osobiste odczucie, sprawiło naprawdę ciekawe wrażenie wobec tego tytułu. Hmm. Lies of i też warto wspomnieć, chyba nie dostał też ani jednej nagrody w tym roku, więc troszkę też mnie to smuci, ale nie ujmuję temu, że to jest też tytuł, który warto sobie sprawdzić no, albo no, no, też tym, może nawet ograć. W tym roku to naprawdę bardzo potężne tytuły by. Mm -hmm. Bardzo potężny tutaj Alan Wake, dwójka, tutaj Resident, tutaj masz jeszcze Baldur's Gate'a, na którego wszyscy wyczekiwali. Mm -hmm. e, najlepsza muzyka, jeżeli chodzi o gry, wygrał Final Fantasy XVI. Square Enix wygląda na to, że zrobiło kolejne kawał dobrej roboty, e, ze względu na to, że nawet w wcześniejszych latach Final Fantasy chyba wtedy XIV zaskakiwała nas pozytywnie, bo był przecież taki moment, gdzie bardzo dużo graczy World of Warcraft przeniosło się właśnie mm. na Finala i to pokazało, jak duże wsparcie Community miało. Jak Community tak naprawdę zmieniło tą grę o 180 stopni i stała się istnym evenementem RPG-owym. No nie no, no, ja uważam, że nawet zasłużenie, pomimo że ja nie jestem tutaj jakby zaznajomiony z tym tytułem, ale nieraz sobie tak na Spotify sobie przeglądam muzykę właśnie z gier to no, nawet niektóre tytuły można by tak powiedzieć, że w ucho. Okej Okej. Najlepszy design audio. Alan Wake 2, Dead Space, High Hi Rush, Marvel's Spider-Man 2 i Resident Evil 4. Wygrał High Firaż. Mm -hmm. eee, I właśnie też o tym remake'u Dead Space'a. Kurde, to w ogóle jest naprawdę też e, ciekawy tytuł. No. E, faktem tego, że jest on znacząco zmieniony w porównaniu do e, jedynki, jak i również e, dwójki. Trójka wiadomo, była trosz, e, była kompletnie innym, e, innym tytułem w porównaniu do tego, co mieliśmy w poprzednich częściach. Aha. Znacznie więcej e, Isaac e, mówił, tak naprawdę, m, e, przy catstenkach. Mhm. I można powiedzieć, była więcej, było więcej interakcji z samym głównym bohaterem. Mhm. Co powodowało, że bardziej się zaciekawiłeś, bardziej się wciągałeś to, w tą to rozgrywkę, gdzie jednak to jest taki stricte kosmiczny horror. No, czy jeszcze, jeszcze coś mamy? Jakieś jeszcze nagrody? A, mamy jeszcze tego. Najlepsza wydajność bez performance, czyli chodzi oczywiście o najlepsze, najlepsze wystąpienie, jeżeli chodzi o tytuł. Mm -hmm. Wygrał to Neil Newborn, który wystąpił w Baldur's Gate 3. Wybaczcie, niestety nie, nie powiemy dokładnie kogo, dlatego, że bardzo mało ograłem, ale były też takie osoby jak Ben Star, który występował w Final Fantasy XVI, Cameron Mo Monaghan, który był w Star Wars Jedi Survivor, czyli to był, jeżeli dobrze pamiętam, główny bohater, Cal Kestis. Mm -hmm. Idris. Elba. To jest Reed z Cyberpunka 2077, Melanie Librud z Alan Wake'a 2 i Yuri Lowenthal z Marvel Spider-Man 2. Nie Wydaje mi się, że to był chyba Norman Osborn z hmm. oczywiście dobrze nam znanej serii Spider-Mana. No i... Patrząc na to, i tak, no kurde, Baldur był po prostu istnym do, też w większości dominatorem tego roku, i ciężko było to przebić, po prostu przebić. przebić. Ale fakt tego, naprawdę, Reed, jeżeli chodzi o nominację, tak, Idriza Laby w pełni zasłużona, bo postać Rida, z tego co miałem okazję też słyszeć, jest jedną z tych bardziej barwnych pod względem I... samego dodatku. Ja to powiem ci, jak ty wspomniałeś o tych Star Warsach, tutaj. Ich najnowszych, mm -hmm. może by tak rzec, to jedyne, co mi się kojarzy, to bicie się z dwiema żabami o. przez gucia. O, tak. Wszyscy dopingowali, żeby tylko wziąć i tutaj z... zrobić Ogólnie, to. ogólnie rok 2023, jeżeli chodzi, wydaje mi się, o streaming, to stoi pod znakiem dwie żaby... Tego przez 2-3 dni. Dosłownie, dosłownie. I jeszcze najlepsze jest to, że później firmy jakieś weszły w, 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 tutaj jakby dopingowanie i zaczęły dawać, nie wiem, tak jak LG chyba. Tak, o, tak. Samsung żaba. też. No. Jakby, fakt sam, <laughs> jakby fakt sam w sobie. E, ogromnego szumu, jakie to zrobiło w internecie. Czy to na przykład e, przecież Most Critical nawet o tym opowiadał, mm -hmm. e, jeżeli chodzi o to. Zagranicy... 60, chyba nawet tysięcy osób było w naj, najlepszym momencie. To był, nie hmm. wiem, czy to był wtedy rekord Twitcha, czy to był jeden z najlepszych wyników, jakie było od ostatniego czasu, ale to jest naprawdę niesamowite, mm -hmm. jak można zaangażować społeczność. publikę, społeczność Twitcha mm -hmm. do czegoś pięknego. I się to dosłownie zrobił i dlatego Szabowa, mega, ogóle... mega, mega darzę sympatią K Witolda za e, ogromne wręcz zaangażowanie i również e, fakt poddania się, bo też Twitter szalał e, w tym mom momencie. Ja nawet pamiętam, gdzie wystawiałem posty wokół tego, bo to hmm. był chyba też okres... E, Chyba MSI w, w, w tym roku, gdzie właśnie Gucio się nawalał z żabami i y, wtedy ja skomentowałem z Mychą i my byliśmy wtedy po kaście, a my wtedy hmm. mówimy, no dobra, nagram w takim razie coś na Twittera, no i tak y, mówimy, no słuchaj, my skończyliśmy kast, a y, on się dalej nawala z żabami, no <noise> takie, no tak. No, ale ale to, to było jednak piękne. No ja uważam, że jeżeli chodzi o to przedsięwzięcie z żabami, to ja jestem wielkim fanem w ogóle brania i robienia takich rzeczy, a byłeś w ogóle na zakończeniu tego, jakby jak on wykończył te dwie żaby. Tak, byłem przy tym. Byłem I co, przy tym. co się działo po zrobieniu tego wszystkiego, tego całego można by tak powiedzieć, bo trzeba jeszcze podkreślić tutaj widzom, którzy mhm. może no, nie śledzi albo nie pamiętają. Że ogólnie to było tak, że Gucio podjął tą decyzję, że weźmie i to zrobili wszystko na może rzec, że na samym początku. Na samym początku weźmie. Na gry, samym początku gry. Gry weźmie i podejmie się wyzwania, że nie będzie nic rozdawał, żadnych umiejętności ani nic w grze, żeby wziąć i pokonać po prostu na czystej postaci. W sensie to nie, to nie było na czystej postaci, tylko on, nie była ona bardziej wylewelowana. Tak, tak, tak. Więc on to zrobił bardzo wcześnie w grze, gdzie on chyba. Dopiero co odblokował w ogóle możliwość wejścia w walkę z potomkiem Bogd Bogdo i Ogdo Bogdo. I to dlatego zrobiło bardzo ogromną furorę, bo w późniejszym, eta w późniejszym jakby etapie gry o wiele łatwiej jest oczywiście no to, to zrobić, się. bo wtedy masz bardziej wylewelowaną postać, masz o wiele lepsze umiejętności, jest znacząco mocniejsza. A tak to zrobił bardzo, bardzo wcześnie, gdzie jeszcze to jest taka bardzo mocno raczkująca wersja kala. I e, jednak on to na początek robił przez jakieś 28-29 godzin. Na jednym streamie dosłownie siedział, i potem e, zrobił to, oczywiście, jeszcze na drugim streamie, bo dalej hmm. po prostu nie uciągnął tego i zrobił wtedy chyba przerwę e, trochę krótszą, ale i tak e, nie tyle, że ogromną furorę, ale na pewno też dużo. Funduszy wpadło na jego konto po tym wszystkim, no bo oczywiście, jednak wyświetlenie, oczywiście. jakie zrobiło to, było wręcz ogromne. Ale dobra, kontynuując, Wracając. bo w sumie tak gadaliśmy o tym guciu. Tak. Innowacje w dostępności, czyli chodzi oczywiście o dostępne, jakie były gry w dostępnych technologiach, czyli mm -hmm. na przykład, y czy to było dostępne na Switcha, PS4, PS5, Xbox, się i tak dalej, i tak dalej. Platformować po prostu. Wie na wielu platformach. Diablo 4, Forza Motorsport, High fi Rush, Marvel Spider-Man 2, Mortal Kombat 1 i Street Fighter 6 wygrało z tego wszystkiego Forza Motorsport. E bardzo fajny, e bardzo fajny tytuł, jeżeli chodzi o wyścigówkę i mogę się z tym zgodzić, że naprawdę dobrze się popisało. Ja w Diablo 4 miałem okazję rozegrać e już mniej więcej tydzień po premierze, bo troszeczkę się opóźniłem z tym, ale gierka jest dosyć fajna, troszeczkę już jest ulepszona, ale dalej jest jeszcze w takiej mocnej fazie rozwoju i bardzo przez to liczę na to, że Blizzard w końcu się obudzi i ogarnie całą sytuację. No, następne mamy gry wpływające, wywierające wpływ. No powiem ci, że tutaj tych tytułów nie znam praktycznie. E, to, był, to też dla mnie bardzo mocno było zastanawiające. Początku, Ogólnie jedyny tytuł, który kojarzę to był Space for the Unbound. Janil. To ja nil. To słyszałem e, troszeczkę o tym. Ale tak, mieliśmy Chance of scenar. Nie, sorry. sorry, sorry, mam dwa tytuły, które pamiętam, bo oglądałem u jednej streamerki jeszcze tą grę, drugą. Chance Senar. of tak, 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 tak. Goodbye, Volcano High, Terra Nil i Wenba, i oczywiście Cheeria, która, która właśnie wygrała tą nagrodę. Eee, za dużo o tym nie możemy powiedzieć, dlatego że po prostu tych tytułów nie znamy. Ja ale to mogę jest... powiedzieć tylko o Nilu i, i o tej drugiej grze, o której już wspominałem, <coughs> to powiem wam, że y, tera... ja <laughs> sobie wziąłem teranil na grę, żeby kupić ją do tutaj listy życzeń, bo bardzo mi się podoba sam y, rozwój tutaj tego, tej planety, jakby że ty musisz ją tak jakby odżywić odżywić po zniszczeniu przez ludzi. A ta druga gra to jest taka bardziej, yy, troszeczkę skradanki jest, troszeczkę jest zagadek. To jest bardzo fajna, fajna gra, jeżeli chodzi o pogadanki na streamie. Ja uh -huh. bardzo lubię yy, lubiłem pooglądać sobie uh -huh. tą gierkę u tej streamerki. Okej, okay, ale w takim bądź razie teraz przejdziemy do kolejnej, e, do kolejnej kategorii. Najlepsze gry, które do teraz są e, i które się cały czas rozwijają, mhm. e, Apex Legends, Cyberpunk 2077, Final Fantasy XIV, Fortnite i również Genshin Impact. To mhm. jest na pewno ogromny, e, ogromne zwycięstwo dla CD projektu bo Cyberpunk 2077 wygrał tę nagrodę mhm. i w pełni zasłużenie, bo ja do teraz pamiętam jak grałem właściwie na premierę właśnie Cyberpunka 2077, przychodziłem go na streamie mhm. wtedy i bardzo duże były oczywiście problemy z optymalizacją, były problemy z e, oczywiście tymi sporymi błędami. Mhm. Teraz w momencie kiedy jest obecnie nagrywamy jest patch 2.1, który wprowadził parę zmian i również wprowadził metro. O, bardzo mocno gra się zmieniła i to o, nawet o 180 stopni, bo wszczepy yy, masz kompletnie inne, mm -hmm. masz bardzo, yy, parę fajnych mechanik, które wydaje mi się wprowadziły ogromne zmiany w całą rozgrywkę i spowodowało, że Cyber stał się naprawdę dobrym rpg Grywalny. o tematyce cyberpunka. Grywalny. I cholera, bardzo się cieszę z tego powodu, że CD Projekt Red z czasem znacząco naprawiło swój tytuł. Ja uważam, że też wyciągnęli w jakiś sposób lekcję też z tego, bo pamiętajmy też, że tutaj cyberpunk był opóźniany, jeżeli chodzi o wypuszczenie mhm. I, i tak i tak wyszedł. Z błędami, ale bardzo Zap fajnie. Za wcześnie to bardzo, bardzo fajnie, że po prostu CD-Projekt Red podsypało sobie, może by tak powiedzieć, głowę popiołem i wzięło i naprawiło tą grę. I teraz normalnie się da grać I jest grom, która naprawdę można w jakiś sposób polecić, bo na początku nie dało się tej gry polecić. To jest na pewno coś takiego, że tak jak przecież była sytuacja z No Man's Sky, gdzie Tracia. na samym początku gra no. była tak naprawdę bardzo, bardzo słaba. A teraz no jednak jest jedną z gier, która cały czas się rozwija mm -hmm. i non stop wychodzi z naprawdę ciekawymi inicjatywami. To prawda. Dlatego też CD Projekt wziął mam wrażenie, od nich lekcje, może zostały gdzieś tam przekazane jakieś porady, mm -hmm. żeby to bardziej móc poprawić. I to wygląda na to, że po prostu zadziałało. Ale też zauważ to, że jaki hate poszedł U. na nome Sky yy, tutaj pod tym względem. Po samym, na samym początku. Tak, na samym początku właśnie. A teraz zauważ to, że odwróć... Od, dosłownie jest 180 inaczej. Że bierzesz i masz w tym momencie tak, że dużo ludzi sobie ten tytuł. No i też e, znacząco na metakrytyku się przecież poprawiło przez to. No ale właśnie. dobra. E, najlepsze wsparcie społeczności. Baldur Gate, e, Cyberpunk 2087, Destiny 2, Final Fantasy 14 i No Man's Sky. E, tak jak właśnie mówiłem, mm. No Man's Sky dalej jest wiadomo wspierany przez społeczność, ale tutaj wygrał Baldur's Gate ze względu na to, co przecież jaka była transparentność e, na e, platformach społecznościowych, jak bardzo duże było zainteresowanie samym tytułem. E, to jest ogólnie, e, wydaje mi się, Gra, nagroda, którą po prostu e, nie można odpuścić. I wydaje mi się, że my nie musimy nic tutaj więcej dodać, bo tak to jest e, kurde najprostsza nagroda, którą e, wydaje mi się e, była w pełni zasłużona. E, Bez Independent Game, mm -hmm. czyli to jest. E, Najlepsza gier... gra niezależna. Tak. E, I to wygrało Sea of Stars, gdzie mieliśmy Cocoon, Dave e, the Diver, e, mieliśmy Dredge i Viewfinder. Viewfinder, e, słyszałem o nim, mm -hmm. e, dosyć fajny tytuł. Ale Sea of Stars też ja w żaden sposób nie pogardziłem, też miałem okazję na to zerknąć. I naprawdę fajnie się patrzy na to, że co roku jednak pojawiają się te mniejsze studia, które starają się znaleźć się w tych grach niezależnych. I na pewno ta kategoria pokazuje, jak niektóre tytuły mogą być dosyć obiecujące. Ale ty nie musisz mieć też jakiegoś wielkiego studia i nie wiadomo jakich, jakiego budżetu, żeby wziąć i tutaj wygrać jakąś nagrodę, tak? Tutaj, tak, mieć, tak? tutaj możesz mieć tylko dobry zespół, przykładowo dobrze opłacony, który bierze i w jakiś sposób pracuje Normalnie, i bierzesz, i już jest dobrze, tak? No mhm. bo tak jakby nie trzeba mieć milionów, tysięcy, no dobra, tysięcy to trzeba już mieć, ale milionów, żeby brać i stworzyć grę, która wygra nagrodę. Mhm. Dlatego też na pewno na ogromny plus jest cała seria. Po prostu. To wydaje mi się, że będzie chyba najbardziej pasować do tego wszystkiego. Eee, możesz kontynuować, bo daj mi chwilę, bo muszę ją ja może sprawdzić. A, jasne, dobrze, dobrze. Eee, tutaj mamy najlepsze dobiciańskie gra, niezależna, i mamy zwycięzcę eee, tutaj tego, tej kategorii, to jest eee, Kokon. Eee, tutaj mamy. Ja też nie za wiele mogę powiedzieć o tej grze, ponieważ ja eee, nie jestem w stanie. No tutaj nawet nie widziałem tej, tego tytułu. Ale ogólnie e, chodzi o to, że też e, taki debiutujący gry Indie e, też ma jakby okazję się pokazać e, z jak najlepszej strony i też dostać jakąś fajną nagrodę, potencjalnie e, wejść o poziom wyżej, więc e, to na pewno pomoże e, właśnie tym studiu e, Geometric Interactive i Anapurna Interactive, którzy mhm. oczywiście ze sobą współpracowali podczas tworzenia gry, e, do tego, żeby móc pójść dalej. Eee, gra najlepsza gra mobilna. No, eee, tutaj wydaje mi się, że był chyba najprostszy wybór. No nie, ma, nie było rozkazania. Eee, byli twórcy Genshin'a, spisali się jak najbardziej wyśmienicie. Eee, Honkai Star Rail. Grałeś? W ogóle nie Grałem wie? trochę. Podoba bardzo krótko. Eee, jest to na pewno dobry tytuł, ale raczej nie jest to e, mój podtyp gier, który okay. raczej na co dzień gram. Więc jo... dlatego też e, m, e, raczej unikam. Ja w sumie powiem... poczekaj, zobaczę tylko, jak... ile jest, e, w tym momencie minut w ogóle. Okej, okay, cztery. Ups. <laughs> Oczywiście standardowo muszę uderzyć w mikrofon. mikrofon. Tak. E, 45 minut już mamy. Dobrze. Y, no, ja ci powiem, że ja w Honkaja grałem na komputerze, bo ja czeka, y, nie czekałem może tak bardzo na ale po prostu moi widzowie uh -huh. na streamie, jednym, jeden z widzów właśnie mi wykupił Honkaja. I powiem wam, że ja grając z tego Honka, ja... no, kur, bardzo... dobrze się bawiłem, dobrze się bawiłem, bardzo przyjemna to jest gierka, też tak jak ty stwierdziłeś, że to nie jest dla wszystkich, też gra. I ja uważam, że fajnie jest tutaj powiedzieć też to, że Genshin, tutaj Genshin, w sensie twórcy, twórcy Genshina, tak, wiele, 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 wiele rzeczy tutaj poprawili w też Hongkaju i o wiele, o wiele lepiej to wygląda właśnie w Honkaju niż w Genshinie. Tak jak na przykład różne, różne kwestie związane z darmowymi, darmowymi rzeczami. On jest chyba jeszcze bardziej darmowy, niż mi się wydaje, niż Genshin. No, Genshin miał jednak ten problem, że głównie bazowałeś na bardzo dużej ilości farmienia przedmiotów i również spędzania ku temu czasu. Mm -hmm. Ja na przykład mam właśnie jednego komentatora, Nero, Dominika, którego serdecznie pozdrawiam, który bardzo ogólnie dużo wrzucił w samego Genshin'a. I w sensie nie wiem, nie, nie mówi mi ile dokład, jako dokładną kwotę, ale on jest taką osobą, która na ten moment chyba próbowała wbijać wszystkie Achievementy. Nie wiem, czy on to teraz robi, ale jeżeli robisz, to chętnie na pewno napiszę do ciebie, jak sobie już, jak obecnie stoisz z tymi Achievementami. Dobrze, mamy następny tutaj jakby nagrodę, to jest najlepsza gra VR. I tutaj e, definitywnie Resident Evil Village i VR Mode spisało się na medal. E, ogólnie Resident Evil Village jest to dobry tytuł mhm. e, Samo w sobie na pc wydaje mi się, e, jeżeli chodzi o te Residenty takie świeższe, mhm. to Village by, jest na potężny plus. No ja uważam, że Village jest bardzo przyjemne do oglądania też. Mhm. Bardzo przyjemne. Naprawdę. I tutaj ja może nie miałem okazji zagrania w tą grę y, na Wiarze, ale miałem okazję no, oglądać normalne gameplaye z tego rezydenta. to powiem ci, że bardzo, bardzo miło mi się to oglądało i szczerze powiem, że bardzo fajne jest też tam no, gra sama w sobie. Mm -hmm. e, najlepsza gra akcji? Armored Core 6 Fires of Rub 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 Rubix, e, Dead Island 2, Ghost Runner 2, High i Remnant 2. E, ha, oczywiście, Ghost Runner jest to, jest to oczywiście tytuł polski, więc mm -hmm. gratulacje na pewno dla, e, dla chłopaków, którzy dostali oczywiście nominację. Tak, tak. E, ale e, niestety okazało się, że było coś lepszego i to właśnie od Bandai Namco, które dosyć dobrze znamy z serii bijatyk. E, Dead Island 2, niestety, w, w, wydaje mi się, że to była kompletna klapa. Widziałeś w ogóle Dead Island? Jezus, kochany, tutaj spokój. Ja jedynkę kocham serduszkiem, ja bo to też. jest do, totalnie banger tytuł, który można zagrać od czasu do czasu, ale dwójka, niestety, okazała się nie dla mnie, i totalnie smutno mi z tego powodu, jak bardzo to ale zepsuli. Ale Dead Island było bardzo, bardzo. Wcześniej chyba promowany, jeżeli chodzi o trailer tej gry. Tak, gier. tak, oczywiście. I było jednak też na pewno duże zainteresowanie, no było, ale było. to nie jest tytuł, który wydaje mi się zasłużył sobie na, nawet na tą grę roku. Raczej może nie na, grę, nie na grę roku, tylko. W tej kategorii akurat. W tej kategorii, tak. Bo jednak było trochę lepszych tytułów. Się. Najlepsza gra, akcja Przygoda. Best Nie Action do... Adventure. Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Star Wars Jedi Survivor i oczywiście Legend of Zelda Tears of the Kingdom, które zwyciężyło. Eee, tutaj w, wydaje mi się, że potencjalnie jedynie, co mogło oczywiście rywalizować, to jest może Resident Evil 4, Jedi Survivor i Spider-Man 2. Oczywiście Alan Wake też był bardzo dobry, więc to było mocne jeden więc to było takie... Dosłownie 20% na każdego. Ja ci powiem, że mi się zdaje, że i tak, i tak ten plus jeden mi się zdaje, że ma ta Zelda pod tym względem, że po prostu jest bardziej, tak jakby wiesz. Jest Zelda, bardziej znanym tytułem. Nie, też. nie chodzi o to, ale chodzi o to, że tam y, ba, trzeba myśleć kreatywnie też, y, żeby nad różnymi rozwiązaniami y, tutaj. I ja powiem, że mi bardzo odpowiada to, że jak gry zmuszają Cię do, w jakiś sposób mhm. do myślenia tutaj, y, jeżeli chodzi o branie i wymyślanie nowych rozwiązań na przejście danej gry, bo nie jest takie wiesz, jednolinijne, a idziemy wszyscy w jednym kierunku, tylko masz tyle, ile osób, tyle jest pomysłów. Idziemy, idziemy cały czas do przodu. Możemy tak powiedzieć. To nie jest taki popęd owcy też, uh -huh. że idziemy, idziemy wszyscy za jedną osobą, tylko każdy może wymyślić sobie alternatywę do tego, żeby wymyślić coś innego. Okej. Okay. Y Najlepszy RPG, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Lies of P, Sea of Stars i niewdzięczny starfi w tym roku. Ja ci powiem, że tutaj bez żadnych zaskoczeń nie uważam. Baldur's Gate 3. Ja tak, bez, bez... Ja, ja też się z tym zgodzę, bo... Tutaj, no jednak wiadomo, Lice of Pi było bardzo dobrym tytułem, ale nie do, wydaje mi się, że dalej nie dorównuje Baldurowi. No nie. Final Fantasy XVI też jest OK, ale wiadomo, Baldur był o wiele lepszy. A Starfield, to, że w ogóle dostało nominację, to wydaje mi się, że to jest i tak dla nich największy sukces, bo Starfield był, jest tak samo jak Fallout 4, jak wyszedł, mm -hmm. jest turbo pobugowany Ja ci powiem, że ja też nie jestem zdziwiony faktem, tym, że to wygrał <laughs> Bardusgate wygrał ten akurat, yy, może by tak powiedzieć, dziedzinę, ponieważ yy, no, duży hype yy, przekłada się na to, że ludzie są też wymagający i ja uważam, że tutaj yy, Bardusgate yy, wziął i w jakiś sposób podołał. Podołał tym wymaganiom mm -hmm. ludzi. Po prostu. Ja nie jestem zaskoczony de faktem mm -hmm. eee, Najlepsza gra, biatyka God of Rock, e, Mortal Kombat 1, czyli można powiedzieć remake mm -hmm. pierwszej części Mortala, Nickelodeon All-Star Brawl 2, Pocket Bravery i Street Fighter 6. Street Fighter 6 wygrało to. E, ja przez to, że trochę kojarzę właśnie bijatyki, to mogę powiedzieć, że jest to na pewno tytuł warty zerknięcia. Bardzo duża innowacyjność pod względem tworzenia też własnej postaci. Mm -hmm. Tworzenia tak naprawdę własnego bohatera. To, mam wrażenie, sprawiło ogromne zainteresowanie też Street Fighterem. Brakow... Brak na pewno Mortal Kombat 1, który nie dostał jednak właśnie nagrody. Mm -hmm. Było na początek dla mnie dosyć mocno zastanawiające. Ale Wydaje mi się, że szósta Street Fightera jest to jak najbardziej kapitalny tytuł, który dostał swoje ręce jak najbardziej zasłużoną nagrodę. No teraz mamy kolejny, kolejny tytuł, czyli tytuły raczej do nominacji. Tutaj najlepsza gra rodzinna. Tak, Disney Illusion Island, Party Animals Pikmin 4, Sony, Sonic Superstars i Super Mario Bros Wonder. Wygrał oczywiście Mario. Chociaż wydaje mi się, że dosyć spory potencjał należał też jeszcze do Pikmina czwórki. Ja uważam, jest... że Party Animals też ma dość duży potencjał. Też było spoko. I no to jest bardzo fajna gra. Tak, tylko dla... ja na przykład bardziej byłem fana na przykład Pikmina, bo jak na przykład kojarzysz może taki tytuł Overlord? To, nie Miał, byłeś, su, był, byłeś taką postacią jak suweren i miałeś takie małe goblinki, które, którymi zarządzałeś. Rozwiązywałeś się. To, to w Pikminie to jest bardzo podobnie, tylko jest to, wydaje mi się, bardziej family friendly, mhm. bo. Tutaj masz jakby takie, właśnie masz takie przy, nazwane, właśnie stwory, które są pikminami i jesteś wręcz takimi istnymi astronautami, gdzie okay. latasz po chyba Ziemi, jesteś takimi małymi stworkami, walczysz z większymi stworami. Ogólnie polecam sobie zarytnąć na tytuł Overlord, bo to jest jeden ze starszych tytułów. Grałem w dwójkę, grałem też krótko w jedynkę. No i mamy kolejne tutaj tytuły do kolejnej kategorii, czyli najlepsza gra strategiczna Simu i symulacja, Simulacja. czyli RTS-y bazowo pewnie tak. też. E, oczywiście Advanced Wars 1 2 Reboot Camp, City Skylines 2, e, oczywiście Company of Heroes 3, Fire Emblem Engage, Pikmin 4, które zwyciężyło no. w tej kategorii. E, Company of Heroes, mam trochę do tego problem, bo oczywiście... Dwójka była naprawdę kapitalna. Sama w sobie kampania Związku Radzieckiego robiła ogromne wrażenie, jeżeli chodzi o też taką historię II wojny światowej, jak też wyglądała ta kultura przecież trzeciej, nie przepraszam, nie trzeciej Rzeszy, tylko oczywiście Związku Radzieckiego, robiła naprawdę ogromne wrażenie. Teraz, jeżeli dobrze pamiętam, poszli w bardziej kierunku Amerykańskiej kampanii, więc dlatego też może nie do końca się to przyjęło, ale Pikmin 4 jest to jak najbardziej tytuł godny zerknięcia. Ja powiem wam, że ja znowu wyczekiwałem bardzo City Skylines 2. Bo ja w City Skylines 1 grałem i bardzo dużo dodatku do niej kupione. Mhm. I powiem wam, że podobno City Skylines 2 jest taki. Mm, mm, takie... To jest to samo, co w jedynce, tylko pewnie trochę bardziej ulepszone. Ja ci powiem, że y, oglądałem sobie różne recenzje związane z CD-skami, To powiem ci, że wiele, wiele fajnych nowych innowacji wprowadzili do tych CD-sków y, i powiem, że to, przepraszam, że walnąłem. Y, I po prostu ja uważam, że y, ten tytuł jest w jakiś sposób. Tylko chodzi o cenę, też uważam mhm. tutaj, że cena jest troszeczkę dla mnie, ja, ja uważam tak osobiście, że jest dla mnie troszeczkę zbyt wysoka. Mm -hmm. e, najlepsza gra sportowa, wyścigowa, EA Sport FC 2004, e, 2024, e, F1 dwa, e, 23, czyli mm -hmm. oczywiście ten EA F1 23, bo teraz e, zamiast Codemasters e, zostało to w większości przyjęte przez e, samo Electronic Arts, mm -hmm. e, Forza Motorsport, Hot Wheels Unleashed tu, Turbo Turbocharged i Dekru Motor Fest wygrało motor, e, Forza Motorsport. Tutaj więcej nie będę dodawać, wydaje mi się, że po prostu e, potencjalnie mogłaby się niby jeszcze pojawić FIFA jako e, gra, która mogłaby to wygrać, ale wydaje mi się, że jednak e, wrzucanie tej same, praktycznie tego samego tytułu, który praktycznie zmieni są zmieniane po części jakieś tam niewielkie mechaniki, e, nie jest niczym specjalnym, a Forza Motorsport bardzo mocno wyróżnia się tym, że jest jednym z lepszych symulatorów y, stricte Motor Ja ci powiem, że na przykład y, tutaj mamy jej y, mamy tutaj y, piłkę nożną, y, można by tak rzec, to jej straciło chyba prawa do FIFA, z tego co ja pamiętam. I nie będzie już tytułu FIFA, tylko będzie EA FC chyba. No to właśnie, tak, właśnie dlatego masz EA Sports FC, tak. FC 24. Tak, tak. To już wiadomo było głośno o tym od dosyć dawna i dlatego też bardzo dużo było spekulacji na ten temat. Najlepsza gra multiplayer. Mm. Baldur's Gate 3, Diablo 4, Party Anima, Street Fighter 6, Super Mario Bros. Wonder, Baldur's Gate 3. No ja uważam, że tutaj pod tym względem bardzo potężne tytuły są. Bardzo tak. potężne tytuły, bo tutaj mamy Diablo 4, które no jest super do współpracy. Mm, super do tylko współpracy. Tylko jest jeden mały minus. Tak. Bardzo mocno Blizzard, wydaje mi się, zmarnował potencjał rozwoju tej gry na samym początku. Okay. Bo e, sezon pierwszy, który wychodził. E, nie wprowadzał nic takiego specjalnego. Mhm. Dopiero drugi sezon, wydaje mi się, trochę to zmienił, ale jest to dalej na minus dla Diablo, bo też samo oceny Metacritica były bardzo przecięte. A ja ci powiem, że y, też Blizzard w tym momencie wypuszcza gry na Steam'a też i dużo osób, zauważmy to, któraś się gra. Nie wiem, czy właśnie nie, przypadkiem y, właśnie Diablo 4 nie ma najniższej chyba recenzji, jeżeli chodzi o łapki w dół. Bo on ma, w sensie, ma najwięcej łapek w dół, właśnie. Być może. E, to my, wydaje mi się, możesz nawet teraz sprawdzić, jeżeli jest ja ja w ja Ale w takim razie ty, najlepsza adaptacja e, fi, prawdopodobnie filmowa, bo to głównie chyba o to chodzi. E, Castlevania Nocturne, Gran Turismo, The Last of Us, The Super Mario Bros. Movie i Twisted Metal. Imo? E, to był chyba najprostszy wybór, żeby właśnie wygrało to The Last of Us. Bardzo dobry serial, polecam go osobiście obejrzeć. Jeżeli chodzi też o to, bo pewnie będą jakieś pytania, do czego obowiązuje serial The Last of Us. Jest to głównie związane z pierwszą częścią gry, czyli oczywiście całą historią głównego bohatera Joela, i oczywiście podróżą z Eli. A pomyliłem się o 2. dwa. Najniższa. Mhm. Oceny. No tak, no bo przecież Blizzard yy, no ma swoją platformę, yy, i właśnie yy, to jest to, że Blizzard ma swoją własną platformę i zamierza yy, tutaj gry przekazać też Steamowi, żeby na Steamie można było, było grać. Co, uważam, że to jest bardzo zły krok. Tak, gry. i to jest. Yy, I tak, patrząc na to, Blizzard w tym momencie trzyma się bardzo mocno brzytwy. bo to już mam wrażenie, że z roku na, ro, z roku na rok będzie tylko gorzej. Tak Ale uważasz? to już e, tak. Ja, myśl, ja po prostu uważam, że Blizzard no, e, bardzo dużo straciło po przecież tych rozprawach sądowych, które przecież były niegłośne. No, no rację, to prawda, to prawda. Dobrze. E, najbardziej oczekiwana gra. Final Fantasy 7 Rebirth, czyli to jest oczywiście związane chyba z tego, co pamiętam, mhm. Hades II. Like a Dragon Infinity 12, to jest e, oczywiście dodatek do Jakuzy. E, Star Wars Atlas i Tekken 8. Wygrał Final Fantasy VII, ja to w pełni rozumiem, dlaczego, fakt tego, że to jest e, oczywiście standardowo jeden z e, kultowych tytułów Square Enixa, e, trochę szkoda, że nie HDS2 nie dostała może więcej głosów, Wydaje, wydawało mi się, że potencjalnie... Mm, E, tytuł Sobral Giant tu będzie bardziej e, promowany, ale jednak i tak ja na przykład osobiście z tych wszystkich tytułów ja właśnie oczekuję najbardziej na Hadesa, Dwójkę i Starus Atlas, bo mhm. e, to są dwa tytuły, które są naprawdę dobre. E, faktycznie, że ja grałem w jedynkę bardzo dużo. Nawet e, miałem okazję robić, e, napisałem nawet kiedyś recenzję taką krótko na Twitchu, hmm. na, nie, nie na Twitchu, tylko na m, Steamie, na Steamie. E, bo jednak ja miałem okazję grać e, też w inne tytuły od e, właśnie tego studia. No i mamy też Nagrodę Twórcy Roku. E, to jest też bardzo ciekawy temat, e, bo tutaj mamy People Make Games, którzy, jeżeli dobrze pamiętam, są e, główni ludźmi, którzy nie pokazują swojej twarzy. Iron Mouse, która jest VTuberką. Quackity, Spring i Cypher Sype e, RPK. E, nie znam za bardzo tych ludzi, ale wygrała to Vtuberka Iron Mouse, e, która no oczywiście e, na, miała nawet okazję, e, potem jak właśnie wygrała, dost, zrobiła mm. taki wiadomo krótki, szybki e, wypowiedź do publiczności, gdzie oczywiście nagrała to gdzieś tam u siebie z swojego własnego domu. E, najlepsza gra sportowa. Och, nasza nisza. CS2, Dota 2, Liga, PUBG Mobile i Valorant wygrało, wygrało Valorant. Eee, ja trochę mam mieszane uczucia, ale mhm. mogę się zgodzić z tym, że Valorant mogło to wygrać bezproblemowo przez fakt e, turnieju jaki się odbyło w Ameryce, a w większości Game Awards jest przejęte przez Amerykę. Kurde, tutaj mamy też tytuły te takie, może by to powiedzieć, y, mamy Counter Strike odświeżonego oczywiście, mamy starsze tutaj Dota i League of Legends tutaj. I no. mamy też jeden tytuł mobilny. No tak, mobilny. tylko że właśnie PUBG Mobile jest naprawdę dobrze przyjętym tytułem tylko międzynarodowo. PUBG Mobile, mi się zdaje, że on tutaj występuje, ponieważ bardzo dużo ma graczy, ogólnie mobilnych graczy jest bardzo dużo w Chinach. Też. Tak, tak, też. oczywiście. To jest właśnie to. I ja uważam, że Valorant no, sądzę, że nie do końca... Valorant jest mocniejszy w regionach amerykańskich, jak i również azjatyckich. To trzeba o tym pamiętać, bo CES dwójka. Jest głównie dominująca w Europie. No jest, no jest, no jest, no jest. No, racja. no tak samo do to, to dwa to jest bardziej tam dominuje, dominuje wschodni, wschodni bardziej ten. Wschodnia Azja tak, tak. i również dominacja głównie ze strony też części amerykańskiej. Trochę Europy, ale w niewielkim bardzo stopniu. Ja szczerze powiem, jak ja mam wśród swoich znajomych ludzi, którzy biorą i tak. Rozmawia, rozmawia się z ludźmi, właśnie między sobą, to tak y, słyszycie tylko Liga, CS, y, Valorant, y, a Doty to praktycznie. A, a jeszcze, Dota, jak coś, jak Dota coś... ogólnie w Polsce jest dosyć słabo przyjmowana. Ja, mam, ja, miałem, ja miałem okazję poznać nawet jedną osobę, która mhm. na co dzień też komentowała, właśnie Dota, i opowiadała mi trochę o tym, jak to wszystko wygląda. Jak. No Niestety, scena polska jest bardzo biedna w porównaniu na przykład do innej Gierki Walw. No ja Ci powiem, że tutaj pod tym względem to jak rozmawiasz po prostu prywatnie, no to w większości słyszysz różne opinie yy, i różne wymiany tam wiesz, no rozmawiacie normalnie o grafikach tak, tak. i tak dalej. No to Dota nie ma, a jeszcze jak ktoś wspomni o StarCraftie, to już w ogóle jest jakiś mhm. dinozaur. No dobra. Najlepszy gracz e tego roku Lee Sang Sankiong, Matthew, Zaiwu, Herbot. Max Demon One Mazanow, czyli oczywiście gracz mhm. Evil Geniuses. Zaju gracz Team of Vitality Cesa, Faker gracz T1, tak. e, Pako Hydra Rusiewicz Rusiewicz, nie wiem, czy nie wiem jak się to czyta, ale bardzo podobne takie nazwisko do polskiego bardzo, ale to na to nie będziemy wnikać, mhm. więc przyznam, nie, nie powiem dokładnie jaki też skład. Chociaż chwilę może zobaczę po koszulce. Nie, nie, nie do końca nie potrafię zielony. ci powiedzieć. Ale tak, potem mamy Park Lure J-Hook, czyli gracza JDG mm -hmm. i Filip Imperial Hall Dozen, gracz Apex Legends z Team Solo Meet. Wygrał to Faker. Eee, wydaje mi się, że głównym powodem, dlaczego to wygrał, to świata sama Miany. historia, sama ogólnie jego historia, mm. że eee, to też. po... Jest ikoną League of Legends. Okej, okay. eee, po... 6 latach przerwy mniej więcej od momentu, kiedy zdobył ostatnie Mistrzostwo Świata w 2016 roku. Na, nie, przepraszam, nawet po 7 latach. E, w końcu udaje mu się zdobyć czwarty tytuł i jako jedyny gracz w LoL-u jest, w, jako jedyny zdobył 4 Mistrzostwa Świata. To prawda, to prawda i uważam, że jest ikoną też, można by tak powiedzieć, League of Legends tutaj całego, całej społeczności. Tak. E, Trochę boli mnie, trochę zastanawiało mnie, dlaczego pojawił się ruler, z, jeżeli chodzi o graczy z JDG. E, wydaje mi się, że to głównie za sprawą fenomenalnego roku ze strony rulera, bo debiut w LPL-u, jego oczywiście dwukrotne zwycięstwo regionu Chin i również wygrane MSI. Ale Words pokazały i wręcz dało bardzo potężnego no. e, reality checka. Demon One, ogromne zaskoczenie tego roku, jeżeli chodzi o Valoranta. E, wydaje mi się, że nie trzeba tutaj nic, nic więcej mówić o nim. E, nowy nabetek Evil Geniuses, jeżeli dobrze pamiętam, z Akademii, e, gdzie cała drużyna tak naprawdę trzymała się brzytwy w, w, w okresie Visity Americas. No, później mamy jeszcze kategorię najlepszy zespół e-sportowy i powiem Ci, że. Tutaj pod tym względem oddam tobie fałeczkę, bo ty bardziej się tutaj w tych mm -hmm. dziedzinach zna. Tak, y więc tak. Evil Geniuses z Valoranta, Fnatic z Valoranta, Gaming Gladiators do te dwójki, czyli oczywiście Mistrzowie The Internationale, JDG, Mistrzowie MSI i trzecie, czwarte miejsce z obecnych Mistrzostw Świata i Vitality z Mistrzowie Blast, Blast Premier w Paryżu. E, ogromny minus na pewno na to, że JDG dostało ku temu nominację. E, wydaje mi się, że tutaj powinno być w tym miejscu T1, ale, ale główne podejrzenie, dlaczego JDG dostało nominację, jest z tego powodu, jakie miało wyniki overallowo w ciągu całego roku. Bo T1, e, czwarte miejsce na MSI, e, dwa razy dwukrotne miejsce w LCK, hmm. e, i dopiero Mistrzostwa Świata zdoby zdobyli w tym roku jakikolwiek tytuł. To prawda. Więc e, trochę to na pewno było zastanawiające. E, Vitality to był jedynie tylko wystrzał podczas tego turnieju w Paryżu, bo fakt tego, że wiadomo, Vitality jest e, francuską organizacją. Fnatic, która szło oczywiście po potrójną koronę, nie udało się tego zrobić na Mistrzostwach Świata. Evil Geniuses, e, drugie miejsce na VCT Masters. E, bardzo przecież, słaby wynik na Lokinie. Dobry wynik na e, Ameryce, bo zdobyli trzecie miejsce. I Fnatic, i dopiero wtedy na Mistrzostwach Świata, i Wyżynie się odpaliło, bo wtedy przecież wygrali w kapitalnym stylu na Paperex. Dobrze, mamy następną kategorię: najlepszy trener esportowy. Christine Potterczy, Dani Zonik Sorensen, Jordan Gunba Graham, Remi Ekstius Kwoniam i Hom Sung-Yang. Wygrała Potter. ja uważam czyli że zasłużenie. Zasłużenie, bo nie wiem, czy znasz historię ogólnie. Ja słyszałem, że ona była jako jedyna trenerką kobiecą W, w Valorancie w tym tak. roku chyba tak, ale tak. co też jest bardzo ważne, bo dla... akurat bardzo opowiadam. Ogólnie op... to opowiadam, ale to jest też bardzo ciekawa historia na temat Potter gdzie po VCT Lockinie, którym doszli tylko dopiero do drugiej rundy, więc bardzo szybko pożegnali się z turniejem otwierającym cały rok cyklu VCT, mhm. dostała po trzech spotkaniach VCT Ameryka, została ultim ultimatum. Mhm. Jeżeli nie naprawi tego składu, ona po prostu wyleci. To dosłownie, nie wiadomo co się po prostu stało, ale dało to takiego kopa, żeby przebudować cały skład, dołożyć One, który okazał się talentem, wydaje mi się talentem roku, jeżeli chodzi o Valoranta, eee, patrząc na poziom sportowy bo po, po tym, że dostał MVP przecież, e, VCT Champions, e, Potter zrobiła z totalnego piekła, wprowadziła całe Evil Geniuses do nieba i troszkę boli mnie to, e, że Eee, z tego co wiem, też słyszałem, że i w już w ogóle chyba ma zamiar rezygnować mm -hmm. z drużyny Valoranta, to i tak mam wrażenie, że po na luzie, na luzie powinna znaleźć dla siebie dom i znaleźć dla siebie miejsce, bo to jest ogromne wyróżnienie, no, ja tak jeżeli chodzi o w porównaniu do innych trenerów bądź trenerek, jeżeli oczywiście jakiekolwiek były. To Dobrze, mamy kolejną kategorię najlepsze wydarzenie e sportowe i ja uważam, że zasłużenie Mistrzostwa Świata League of Legends to co też ja uważam, że co było na polskiej transmisji robione to było po prostu majstersztyk. Oj tak, słynne słynne oczywiście działanie matematyczne tak. BDD'ego, gdzie wtedy ja byłem na transmisji z Sylwanem. Oczywiście pytanie Fakera na temat co na co na Temat Polski i wtedy opowiedział o meczu co ciekawe Polski na Koreę z Mundialu 2006 roku. Bardzo interesujące, ale dla mnie jest to dosyć spory, spora. Mamy jednak taki mętlik wokół tego, bo turniej sam mm -hmm. w sobie był naprawdę obiecujący. Nowy format, wprowadzenie systemu szwajcarskiego sprawiło, że mm, było kompletnie świeżo, ale finał był naprawdę problematyczny, gdzie jednak skończyło się do tego 3-0, poziom był dosyć przeciętny i trochę dlatego też mamy bardzo taki gorzki smak wokół Mistrzostw Świata, ale i tak ja będę pamiętał całym moim serduszkiem, bo to jednak były moje pierwsze Mistrzostwa Świata, które miałem okazję skomentować, więc fajnie, że wygrało, ale nie wiem, czy do końca zasłużenie, bo wydaje mi się, że VCT Champions było naprawdę dobre. Mam wrażenie, że Blast, Blast TV Paris Major też było jak najbardziej wyśmienite. Szczególnie, że to był ostatni turniej CSGO, który oczywiście mieliśmy okazję obejrzeć. Już jest ostatni Counter Major. Counter-Strike 2 teraz jest. Ja uważam, że taką wisiejką na torcie to powinna być wyróżniona transmisja polska. Żeby dostała taką nominację, taką o. dodatkową. Okej. Okay. Za kontentik. No mm -hmm. i tutaj się kończą nasze kategorie w y, Game mm -hmm. Awards. E, więc y, w takim bądź razie udało nam się zakończyć kolejny temat. Dosyć sporo w sumie o tym Boże, powiedzieliśmy. To jest ogromny temat, powiem, bo, bo za... wydaje mi się, że totalnie zasłużył na to, bo jednak, y, skoro też mówiliśmy, mówiliśmy, mówiliśmy o tym, że zajmujemy się też po części. Stricte grami, to też możemy o tym jak najbardziej opowiadać, i oczywiście. z tego jestem zadowolony. Ale skoro powiedzieliśmy o grach 2023 roku, to może pogadajmy też o grach 2024 oczywiście. o zapowiedziach, które oczywiście pojawiały się ostatnio na konkretnych eventach. I w takim bądź razie e, zapraszam Ciebie, Sebastianie, do tego, żebyś trochę o tym ja ci... no, że nawet to powiedział o no, niektórych tak. grach. okej. Okay. Ja powiem, w, w, najpierw ciebie się zapytam, e, czy na coś czekasz w nowym roku nadchodzącym. E, na pewno są wydaje mi się 3-4 tytuły. Tak. E, dodatek do Diablo 4 Wesel of Hatred Okej. Okay. Hades dwójka, to przez to, że jedynkę naprawdę pokochałem całym serduszkiem, jest to świetny roguelike i mam mm. nadzieję, że dwójka będzie też tak samo genialna. E, oczywiście Persona 3 Reload, mm. e, kompletnie zremakowana e, wersja Persona 3 Portable, która no, mm. ma swoje lata i wydaje mi się, że będzie to istny strzał w dziesiątkę. Naprawdę świetnie wyglądało to na zapowiedziach właśnie na The Game Awards, bo były pokazane trailery. E, I ostatnim tytułem, który wydaje mi się jeszcze e, może mnie zainteresować, to jest Starus Atlas, tak. e, bo e, ogólnie lubię tematykę gwiezdnych wojen. I duże pewnie pytanie jest w stronę Gotika Remake'u. Kurde. Ja biorę i wyczekuję z Gothic. To jest, Jeżeli Gotik jest napisany bez żadnej liczby, to w takim razie tu mamy Gotika 1. W takim wypadku. Tak, raczej to jest pójście w kierunku pierwszej bo części. Ja bo przyznam się. Ja w tytuły Gotika grałem, ale bardzo krótko, jeżeli chodzi o to. W jedyneczkę próbowałem tutaj przejść sobie, ale. Przez ułomne chodzenie i przez walkę ułomną nie mogłem w stanie się przestawić. Całkowicie nie mogłem się przestawić, jeżeli chodzi o, e, o tutaj branie i robienie. I po chyba 20 minutach męczarni e, grania w Gotika, e, wyłączyłem go po prostu. Mhm. Bo ja uważam, że Gothic zasługuje, zasługuje na remake'a, odświeżenie i tutaj nie dość, że graficzne, to w dodatku jeszcze mm, sterowania. Sterowanie w szczególności powinno zostać e, mhm. tutaj odświeżenie. Ja na pewno wyczekuję na Stalkera dwójkę. Jestem wielkim fanem. To nawet mówiłeś mi o tym wcześniej. Jestem, jestem wielkim fanem tutaj post-Apo, i ogólnie ja jeżeli chodzi o tytuł Stalkera, ja bardzo lubię też wiele książek przeczytałem związanych z post-Apo i bardzo mi to leży. Ogólnie, też na Twitchu, jak był, może by tak powiedzieć, taki maraton, zrobiłem. Zrobiłem maraton grania w metro. W metro. To no, widziałem nawet, jak miałeś okazję e, grać i przyznam, że no metro to jest istna perełka i tak, jeżeli ja chodzi powiem, o że cały nawet... koncept postapokaliptyczny. Post no powiem, że historia bardzo fajna, wciągająca, ale jak się tak przejdzie, może by tak powiedzieć, ciągiem tą grę, to naprawdę wtedy tak fajnie jest później wziąć, wziąć i tak i powiedzieć, Boże, przegrałem, dobrą, dobry tytuł, dobry tytuł przegrałem, i powiem wam, że tutaj, jeżeli chodzi o moje zakończenie, jeżeli chodzi o Metro, to no niestety zakończyłem tak samo, jak za pierwszym razem. Metro Exodus, akurat mi chodziło tutaj o mhm. ostatnią moment tutaj. Cześć. Akurat nie? Metro Exodus to jest tak, tak bardzo poza historią Metro, to powiem ci, że nawet się wzruszyłem tutaj, tak się przywiązałem do tych postaci, można mhm. tak rzec. Ale i też czekam y, tutaj na y, Silent Hill'a y, remake'a, dwójki, bo też uważam, że zasługuje horror. Y, ogólnie jak y, też możecie tutaj usłyszeć, ja jestem y, fanem y, tutaj gier horrorowych, y, więc też wyczekuję y, tego tytułu, ponieważ no, no, też uważam, że Silent Hill zasługuje uh -huh. na remake'a. Uh -huh. Dobra, no to udało nam się trochę powiedzieć właśnie o tych tytułach, ale też w sumie 2024, skoro udało nam się oczywiście pogadać też o tytułach, to również trzeba pogadać o najbliższych wydarzeniach, bo Zgadza oczywiście się. już w tym momencie, na przykład w grudniu już wiadomo został zapowiedziany mi the wcześniej W lutym, tak, no i... W listopadzie chyba nawet już został zapowiedziane wydarzenie. Coś takiego, ale... Na pewno, na pewno od razu możemy powiedzieć, że będzie okazja, że się na pewno pojawimy w, z ekipą na pewno Game Stylu. Tak, tak. Więc jeżeli będziecie chcieli, to na pewno Was zapraszamy do pogadania, czy na przykład walnięcia do nas jakiegoś fajnego pytania. No zgadza się. I w sumie chyba na razie tyle z takich ciekawszych rzeczy, bo oczywiście IN w Katowicach na pewno pojawi się letni Midi drift. Tak. Nie wiadomo, jak to będzie. Więc to są na razie jeszcze takie spekulacje, i raczej będziemy musieli wyczekać na kolejne informacje, ja. jeżeli chodzi o daty konkretnych eventów. Jeżeli chodzi o powiedzenie o evencie, na jaki ja się wybieram znowu tutaj w najbliższym roku, no to na pewno to jest ten Midy Drift, gdzie ja będę można tak powiedzieć z ekipą tutaj podcastową. Oczywiście, ale i nie tylko. W tym roku też zamierzam pójść w marcu, w marcu jest event w Expo, też tam gdzie jest uh -huh. y, Mid Drift, będzie event y, Japońs japoński. I tam powiem wam, że byłem na tym jednym evencie właśnie japońskim i bardzo dobrze sobie chwalę, bo ogólnie bardzo dobrze się bawiłem y, i zalecam ogólnie osobom, które interesują się tutaj Japonią i ogólnie interesują się kulturą japońską, z, bardzo serdecznie tutaj zachęcam do wzięcia uh -huh. udziału w tym Tutaj jakby przedsięwzięciu e, bilet jest stosunkowo tani. E, bo tutaj ja za normalny bilet płaciłem jednodniowy 15 zł. Dobra cena na dobra nawet. Cena na to. nawet. Powiem, powiem ci 15 chyba złotych, albo 20? Nie pamiętam już, ale mhm. płaciłem bardzo mało. I ja więcej płaciłem za PGA, e, za wyjazd dwudniowy niż za ten event, który jestem, ale to też no, nie do porównania PGA ten event, bo to jest. No tak, 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 tak. To eventik. Wiadomo oczywiście. E, ale dobra. E, w sumie też z takich eventów, o których mogłem na pewno powiedzieć, to na pewno będę, będzie okazja się pojawić ze swojej strony na Pyrkonia e, w o, przyszłym roku. E, pewnie PGA, jeżeli oczywiście zostanie zapowiedziane. I on w Katowicach hmm. też, bo. E, Wybiera się na IM? Prawdopodobnie tak, ale to zależnie, zależnie od tego, jak wszystko pójdzie po mojej myśli, bo w zeszłym roku udało mi się dostać. Wyściłkę dla mediów. Hmm. Jak powiem szczerze, e, że za co jestem zgodnie wdzięczny. IM bo... jest bardzo drugi. Tak, no ostatnimi czasy bardzo mocno podrożało, więc dlatego też wyściłka od mediów bardzo mocno mnie przekonała do tego, żeby właśnie iść. Tak, 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 tak. Rozumiem, rozumiem. E, kolejną rzeczą jest na pewno. Wydaje mi się, że jakieś takie pomniejsze eventy e, typu może jakieś nawet targi, fantastyki bo ja też, mhm. żebyście wiedzieli Jestem ogólnie też takim fanem ogólnie prowadzenia sesji papierowych, Gier RPG, RPGowych. tak ogólnie RPG. Więc może nawet będzie jakaś okazja, że się pojawię na takim evencie, mhm. Czy to będę na przykład gdzieś tam bardziej w dziale karciankowym, czy będę gdzieś się po prostu kręcił po targach ze znajomymi, żeby sobie poglądać rzeczy. A więc po prostu was serdecznie zapraszam do, do, do przybicia piątki, czy coś w tym stylu. A w jakie gry RPG y, grasz? Mm, no różne. Jakie, bardzo. W sensie, dobra, to w sensie da, ja, inaczej ja, pytanie. Mechaniki. W jakie gry y, przegrałeś? O. Na pewno miałem okazję grać trochę w Dungeons and Dragons, mm -hmm. czy to w trzecią, czy to w piątą edycję. Blades in the Dark bardzo krótko, ale miałam oczywiście była okazja przetestowania. Neurushi ma standardowo, jeżeli chodzi o postapokalipty, po, świat postapokaliptyczny. Eee... Oj, oj, to trochę rzeczy jest. Warhammer na pewno, eee, miałem okazję grać jedną sesję, ale mm -hmm. osobiście mi bardzo nie podpadło to. Eee, nie lubię ogólnie świata okay. zbytnio Warhammera. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, a który z tych tytułów, jakie rozgrywałeś, ci się najbardziej podobał? W sumie Wampir Maskarada chyba. O kurde. Wampir o Maskarada to jest e, bardzo ciekawy, e, bardzo ciekawy e, ogólnie system, który mi się osobiście, który mi się bardzo mocno spodobał. E, jestem ogólnie e, fanem tego przedsięwzięcia, ale nie jestem aż takim ogromnym fanem, że na przykład gram też mm -hmm. w gry Wampir Maskarady, bo oczywiście e, są tytuły Vampire, ale to nie są po prostu dla mnie. Też takim fajnym tytułem, którym wydaje mi się troszkę spróbowałem się zainteresować jest na pewno System Wiedźmina, bo mm -hmm. też pojawiło się pojawiła się nawet książka z systemem samym w sobie. Ze Wktulu grałem też krótko, ale to nie jest do końca dla mnie, nie jest do końca dla mnie, bo ja wiadomo, na no ja w horrory bardzo mocno unikam no rozumiem, rozumiem. Miasto Mgły też jest ciekawym systemem, ale to już wydaje mi się, żeby jak będzie, może inna okazja, to ten też trochę opowiadamy o tym. Oczywiście. Bo, bo też trzeba warto zwrócić uwagę, że już chyba mamy ponad półtorej godziny podcastu. Ja Ci powiem, że na przykład, co łączy gry RPG, to łączy tutaj na przykład literatura. I książki. I dzisiaj mamy tutaj. Fajne My... przejście, podoba mi się to. My w swoim tutaj arsenale mamy zrujnowanie, e, wypuszczone tutaj. E, no nie wiem, czy będzie tutaj widać. E, Wydaje mi się, że tak. bo... Mam, mam nadzieję. E, zrujnowanie, e, tutaj wypuszczone. E, tutaj lore, może by tak powiedzieć, Ligi Legend. E, nie chcę za bardzo wam spoilerować, więc ja bym chciał e, powiedzieć tak pokrótce, na czym polega ta książka. Ogólnie powiem też wam jakie mniej więcej postacie można tutaj spotkać i też jeżeli chodzi o grę ligi i też chciałbym tutaj powiedzieć pokrótce co tutaj mamy jeżeli chodzi o historię. Ogólnie zaczynając, mamy tutaj historię Wiego, który jest pasowany na króla. Kamworu za pomocą no tam. E, warto wspomnieć o tym, że Kamwor to jest e, oczywiście stara, e, stara Wyspa, która później oczywiście została przemiana w Shadow Wilds. Zgadza się. E, kam, e, jego został mianowany na króla Kamworu e, za pomocą tutaj atrybutu, którym jest świętość, czyli ten miecz, który trzyma w League of, Le League of Legends, walczy nim e, z różnymi postaciami e, tutaj e, i on ma tutaj taki związek, że ma Izoldę, swoją żonę, można rzec, i ta jego, można by tak powiedzieć, żona została dźgnięta w, tutaj na uczcie, została dźgnięta takim, jakby, można by tak powiedzieć, trucizną, i ona zachorowała. I jest bardzo ciężko chora, i żaden z znachor z kamworu nie mógł tutaj wyleczyć jej. Więc tutaj Kalista, Kalista wyrusza w podróż w poszukiwaniu wody na wyspach. Gdzie? Na tych wyspach, bo też mamy tutaj dwie historie ogólnie w środku książki. Mamy historię właśnie Wiego i mamy historię Tresza. On akurat tutaj jest inaczej nazwany w książce. Trash. Ale to nie spoileruję. Nie będę, nie, będę, nie będę spoilerował. E, powiem wam, że jeżeli chodzi o tą książkę, ona ma potencjał na adaptację nawet filmową, jako serial nawet. Tak jak mamy Arcane, to ja uważam, że bardzo fajne by było zobaczyć ekranizację tej książki. E, ja też powiem od siebie, że tutaj możemy spotkać w tej książce, no, jeżeli chodzi o postacie, e, to Kalistę, Wiego, e, Sorakę, e, Rajza. E, Tresza, e, no samego w sobie, no jego e, też e, i kogoś jeszcze, czy o kimś nie wspomniałem, chyba, e, chyba na razie to ch chyba wszyscy i powiem jeszcze jedną rzecz, że e, książka bardzo wciąga, naprawdę w, w jednego dnia to ja mogłem sobie tak przeczytać luźnie 4-5 rozdziałów e, sobie, ja na przykład ją zabrałem sobie na PGA. A to jest, e, tak z ciekawości tak. ciebie się spytam, ile to jest stron? Ile to jest stron? To jest ponad 300 stron chyba. Tutaj nawet są obrazki y, związane z y, tutaj. Y, o, Hekarem jeszcze jest właśnie. Zapomniałem o wspomnieć. Y, obrazki związane z y, t, tutaj postaciami. Jest 420 nawet ponad. Fortwenii! <grywa> Tak jakoś wyszło, co nie? No cóż. Ale powiem wam, że pol polecajka, polecajka, jeżeli chodzi o książkę, jeżeli jesteście, możemy by tak powiedzieć, fanami gry League of Legends i loru League of Legends, to naprawdę bardzo fajnie sobie jest przeczytać. Ja postaram się w najbliższym czasie, może nie na następny odcinek, ale w najbliższym czasie kolejną jakąś polecajkę z oczywiście książek growych, tutaj dać albo zrecenzować wam ją, żebyście mogli tutaj brać i sięgać też po książki związane z lorem tutaj gry jakieś, mhm. Spoko. bo jest wiele tytułów. Zauważyłem też to, że wiele osób nie mówi o książkach, które są związane z grami komputerowymi. Bo tak, na przykład mamy film Resident Evil. Resident Evil ma wstawkę, tam pierwszy i drugi chyba w filmie, ma wstawkę, że jest inspirowany grą komputerową. No, tak jak przecież większość tych na przykład seriali, jest, które się też przecież pojawiła, tak jak mieliśmy okazję mówić o The Last of Us przez chwilę, mm -hmm. jest to głównie inspiracja, nawet jest to po prostu adaptacja gry, która dotyczy oczywiście pierwszej części. Mamy oczywiście. Arkane, które nawiązuje do samego loru, przecież, tam, e, oczywiście z League of Legends. Tak, tam jest Jinx, Więc Warwick. Więc e, Kate Pink też tam była i. Warwick nie ma, w sensie nie wiadomo, czy Wander to jest Warwick. To jest oczywiście ta słynna e, teoria spiskowa, ale, no tak. to, ale to już whatever. Nie, skup, nie skupiałem się na tym. E, I to w sumie, be, i to w sumie wydaje mi się, jest tyle, w sumie, jeżeli chodzi o tak naprawdę takie na większe rzeczy. Ale w sumie tak. E, Bocinek teraz ten będzie wychodził 11, prawda? Zgadza się. Więc od razu w takim razie e, będzie można, można zapowiedzieć coś takiego, że następny odcinek e, pojawi się dokładnie za mniej więcej dwa tygodnie. Tak, zgadza się. I będzie on z gościem specjalnym, więc 25 oczywiście. stycznia e, przyszłego roku, oczywiście, bo my to niby nagrywamy w grudniu, ha, ha, ha. Ale e, na pewno serdecznie Was zapraszamy na odcinek tak. dosyć specjalny, bo będzie z nami wtedy gość e, specjalny. Tylko też. że. Będzie wtedy też trochę zmieniony skład, bo e, będzie na pewno wtedy Krystian z Tobą i będzie oczywiście gość. Najprawdopodobniej tak będzie. Ja się postaram wziąć, żeby Krystian ze mną tutaj był. Zobaczymy jeszcze, jak z miejscem tutaj będzie, bo staram się tak zrobić, żeby miejsce było dla trzech osób. Ja mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. E, mówił Sebastian Wilu. I Wojciech, Mister Chiana, trzymajcie się i życzymy Wam spokojnego wieczoru, bądź udanego dnia, zależnie od pory, której oglądacie, Oczywiście. bądź słuchacie. Albo smacznego obiadku, albo śniadania, albo kolacji. Dokładnie, tak. albo po prostu się. spokojnego wieczoru. Trzymajcie się i do usłyszenia już za dwa tygodnie. Ciao.